Отче, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас, святую душу, раба Твоего. Ten cmentarz jest usytuowany w bardzo pięknym miejscu. Cmentarz, który nawet ja już tak od jakichś 20 lat nawet i ludzie wyznania rzymskokatolickiego tutaj wierni też chcą być pochowani tutaj, już nawet takich parę pogrzebów było, także i na tym właśnie cmentarzu jest pochowany świętej pamięci Bazyl Albiczuk, który dla którego dzisiaj właściwie się zebraliśmy tutaj, aby w jego intencji wspólnie się pomodlić przy tej okazji tej wasylówki. Czym jest panichida? Panichida jest to nabożeństwo żałobne w kościele prawosławnym, nabożeństwo, w którym w sposób szczególny modlimy się za tych wszystkich, którzy umarli, którzy odeszli do Boga, i to jest taka modlitwa w ich intencji, czyli umalamy i proszamy Pana Boga o to, aby był dla nich miłościwy i ta droga, którą oni kroczą, ci zmarli, którzy są już gdzieś tam w zupełnie innym wymiarze, i to jest jakby pokarm dla tych właśnie, tych wszystkich zmarłych, których nie ma wśród nas. Tak Pan Bóg pozwoli nam, że przezwyciężymy te wszystkie problemy, które często stoją w życiu każdego człowieka, na jego życiowej drodze. I dzisiaj właśnie zebraliśmy się tutaj, aby wspomnieć jego pamięć, żeby pomodlić się w jego intencji, tego, który zostawił po sobie tą spuściznę, który rozsławił również i Dąbrowicę Małą, i te sąsiednie, i gminę naszą Piszczac, i sąsiednie okolice. Także... Sława Ciebie, Boże! Paki, mir Gospodu, pomolim się. Gospodzi, pomiłuj. Jeszcze molim się o pokojenie duszy usłabsza, Raba Bożia. Presno pominajmo Wasilię i Ojerze, prostycie się mu wszelką pregreszeniu wolnomu, że i niewolnomu. Gospodzi, pomiłuj. Jako na Gospodź Bóg uczynić duszy jego i Ojerze prawiednie upokojająca. Gospodzi, pomiłuj. Miłości Bożia, Carstwa Niebiesnego i ostawienia grzechów jego u Chrysta, bezsmierno Cara i Boga naszego prosim. Witamy Państwa na kolejnym już spotkaniu upamiętniającym postać oraz twórczość wybitnego artysty z naszego regionu, pana Bazylego Albiczuka. Dziś w Dąbrowicy będzie wielkie wydarzenie. Krawa Ferajna przyjechała, będzie grać. Jest pan dla wszystkich Państwa miłe zaproszenie na taki bal, na który wszystkich będzie stać. Bazyli Albiczuk. Postać zwykłego człowieka, chociaż samo to, że malował obrazy, które cieszą się dzisiaj takim wzięciem i popularnością, jest na pewno wyznacznikiem pewnej niezwykłości. Postać, która nas łączy, która sprawia, że co roku, w zasadzie co roku, w mniejszej lub większej oprawie, ale spotykamy się tutaj w Dąbrowicy Małej, aby powspominać jego twórczość, jego osobę. Mogliśmy nieraz oglądać filmy dokumentalne, które przedstawiały postać Bazylego Albiczuka. Ja osobiście nie miałem tej możliwości, aby pana Bazylego poznać, aby z nim porozmawiać, aby poznać go osobiście, ale jego twórczość, jego osoba z przekazów innych ludzi jest mi dobrze znana. Ach, jak bardzo chciałbym zostać traktorzystą, traktorzystą, traktorzystą ponad wszystko. Taki traktorzysta wie, kiedy orać, kiedy nie. Traktorzyście w życiu wcale nie jest źle. Ach, jak bardzo chciałbym zostać traktorzystą, by nim zostać, to naprawdę zrobię wszystko. Taki traktorzysta ma wszelki beret, wince dwa. Traktorzystą właśnie będę ja. Taki kombajn to naprawdę fest maszyna. I wykosi, i wymuci, raz, dwa, trzy. Tylko w snach powraca, myśl, że to na dnie.
właśnie jest taką kolebką i regionem tych wielu kultur, które się przeplatały, które przecież ludy, które zamieszkowały te ziemi, dalej zamieszkują i obok siebie żyją. To są i prawosławni, i katolicy, wcześniej jeszcze przed wojną, to byli i Żydzi również. Być może jeszcze inne jakieś wyznania, czy nawet i protestanci, z tego co wiem, gdzieś tutaj niedaleko mieszkają, ale zawsze to był spokój, zawsze to była ta zgoda, o której zawsze się modlimy. Zgoda, która powinna budować, bo przecież mieszkamy w tej w granicach Rzeczypospolitej, a przecież Rzeczypospolita zawsze miała na swoim terenie różne kultury, które się ubogacały, dogadywali się ludzie zawsze ze sobą.